Początek roku to wyścig analityków z prognozami noworocznymi i obecnie zdecydowana większość tych prognoz wygląda całkiem obiecująco. Na przykład dla S&P 500 te prognozy wynoszą między 3800 a 4400 punktów. Obecnie to jest 3700. Optymizm więc wśród analityków jest bardzo duży, ale na podstawie jakich danych te prognozy są robione i czy możemy na nich polegać? Cześć, witam Cię na kanale Giełda Inwestycje Trading. Ten kanał powstaje przy współpracy z blogiem Pamiętnik Giełdowy, którego autorem jest mój brat Daniel. Dzisiaj omówię temat, który myślę jest bardzo interesujący dla wielu inwestorów, mianowicie w co inwestować w nowym roku. Prognozowanie przyszłych kursów to dziedzina, w której wielu z nas mierzy się z różnym skutkiem. Bo jaki będzie nowy rok, tego nikt nie jest przecież w stanie przewidzieć. Dlatego czy takie prognozowanie ma w ogóle sens? No tak, ma. Ma sens. I to nie pod względem kopiowania czyichś oczekiwań, a bardziej pod kątem sprawdzenia ogólnego sentymentu rynku. We wstępie wspomniałem, że zdecydowana większość prognoz dużych adresów, takich jak Goldman Sachs, Citigroup albo Barclays, oczekuje, że nowy rok będzie bardzo pozytywny. Czy to więc oznacza, że warto przyjąć postawę kortariańską, czyli postawienia się przeciwko większości? Zgodnie z danymi, większość na giełdzie traci, a przeciwstawiając się przeciwko większości, powinniśmy należeć do grupy, która zarabia. No nie do końca, bo pozytywny sentyment wynika z pozytywnych oczekiwań, a oczekiwania te są rezultatem danych, które regularnie wpływają na rynek. Oczywiście w oparciu o te dane nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, w którą stronę akcje się ruszą, ale jesteśmy w stanie powiedzieć, jaki jest ogólny obraz rynku. I ogólny obraz rynku na ten moment zapowiada się pozytywnie. Pozytywnie względem zeszłego roku. I właśnie te ostatnie słowa, że w stosunku do zeszłego roku, to słowa klucz, ponieważ ostatni rok to rok pandemii i w tym ostatnim roku większość gospodarki po prostu była zamykana. W wyniku tego wyniki finansowe wielu spółek po prostu mocno spadły. Ale można zakładać, że dzięki doświadczeniu, które te spółki zdobyły w 2020 roku, nowy rok będzie bardziej pozytywny. W 2020 roku zyski 500 największych spółek w Ameryce spadły o ponad 13,5% i obroty spadły o 1,8% w stosunku do ubiegłego roku. W 2021 roku oczekuje się więc powrót pozytywnej tendencji wzrostowej, a ona ma wynikać z wcześniej zawartych umów, które na nowy rok mają być realizowane. W 2021 roku zyski mają wzrosnąć o 22%, a obroty o niecałe 8%. I jeżeli tak się stanie, to będą to drugie największe wzrosty w tym tysiącleciu. Ostatnio tylko w 2010 roku, czyli po kryzysie finansowym z 2009, te wzrosty wynosiły około 39%. Przechodząc do dalszej części oczekiwań, bardzo ciekawie to wygląda w poszczególnych sektorach. Największy wzrost obrotów oczekuje się w sektorze energetycznym. To ma być około 15,2%. I to ma wynikać z wyższych oczekiwań ceny ropy, która przyczyni się do wzrostu zysków całego sektora. Szacunkowa cena ropy w 2021 roku ma wynosić 45,75 dolarów. Jest to o 17% więcej niż w 2020 roku, kiedy ta średnia cena wynosiła 39,02 dolara. Drugim co do wielkości wzrostu obrotów jest cykliczny sektor konsumpcyjny. W jego skład wchodzą restauracje, hotele, cała rekreacja, czyli te sektory, które najbardziej ucierpiały w zeszłym roku w lockdownach. Następnie z obrotów można wyliczyć szacunkowe zyski przedsiębiorstw i one mają się kształtować w następujący sposób. Największy wzrost obrotów nastąpić ma w sektorze energetycznym. No i szacunkowy wzrost zysku jest z czysto matematycznego względu niemożliwy do przeliczenia. W 2020 roku był on dla całego sektora ujemny. Dlatego na pierwszym miejscu we wzroście zysków znajdziemy sektor przemysłowy i w jego skład wchodzą na przykład linie lotnicze. A w tej branży w zeszłym roku no, nic się nie działo, jak wszyscy wiemy. Samoloty parkowały raczej na ziemi. Na drugim miejscu znajdziemy cykliczny sektor konsumpcyjny i w nowym roku nie oczekuje się ponownych lockdownów, przynajmniej nie w tej formie co w 2020 roku. Rezerwacje w tych segmentach są bardzo duże i to wynika również z przeniesienia tych rezerwacji zeszłorocznych na kolejny rok. I w związku z tym procentowy wzrost zysków również będzie wysoki i przy sektorze przemysłowym wyniesie 78%, a przy cyklicznym sektorze konsumpcyjnym niecałe 50%. 9%.
Dla całego rynku, czyli no, S&P 500, ten średni wzrost zysków ma wynosić 22%. I właśnie z tego względu oczekuje się, że nowy rok przyniesie powrót pozytywnych trendów wzrostów finansowych, startując w 2021 roku z niskiej bazy, bo porównanie to jest robione względem kryzysowego roku 2020. Jednak teraz najważniejszy punkt. Te pozytywne oczekiwania nie można przenieść jeden do jednego na rynek akcji. Rynek akcji jest indykatorem wyprzedzającym, to znaczy on już dawno uwzględnia te pozytywne przyszłe oczekiwania względem rynku. Jeśli więc się dziwisz, czemu duża część akcji notuje o wiele wyższe poziomy niż przed lockdownami, to dlatego, że ich wycena uwzględnia przyszłe dochody. A jeśli coś się zmieni w oczekiwaniach, na przykład 2020 rok, marzec, bardzo dobry przykład tego, to akcje bardzo szybko korygują swoją wycenę. Dlatego w odpowiedzi na to, w co inwestować w 2021 roku, należy stale dostosowywać się do zmieniających się oczekiwań względem rynku. Jeśli więc kupujesz dzisiaj słabą spółkę, to bardzo prawdopodobnie w tym roku ta spółka wciąż pozostanie słaba, bo tytuł tego filmiku jest w co inwestować w 2021 roku, więc mówimy o ujęciu 12-miesięcznym. Warto więc rozglądać się wśród spółek, które notują powyżej średniej kroczącej, na przykład 50-okresowej EMA lub nawet bardziej defensywnie EMA 100. Takim sposobem uczestniczysz we wzrostach, dopóki one trwają, a w przypadku jakiegoś krachu, jak w marcu 2020 roku, albo jakiejś zwykłej, większej korekty, zamykasz pozycję i nie pogłębiasz już więcej strat. Kurs spada wtedy poniżej średniej kroczącej i to jest sygnał sprzedaży. Strategia taka wymaga sprawdzania na bieżąco tego, co się dzieje. To nie jest strategia w stylu kup i trzymaj. Parę przykładowych instrumentów finansowych, które zgodnie z tymi oczekiwaniami wyglądają obiecująco, wyświetlę Ci teraz na ekranie, ale dodam, że raz, no nie należy traktować tego jako rekomendacji zakupu. Dwa, należy pozostać konsekwentnym przy zarządzaniu ryzykiem. To są bardziej spekulacje. I trzy, materiał do tego filmu powstał z dużym wyprzedzeniem i w zależności od tego, kiedy będzie opublikowany, będziesz prawdopodobnie o kilka tygodni mądrzejszy od nas. W czasach niskich stóp procentowych środki zgromadzone na lokatach po prostu tracą na wartości, dlatego warto pomyśleć o tym, żeby te pieniądze pracowały dla Ciebie. Ale zanim zaczniesz inwestować w poszczególne instrumenty finansowe, ważne, żebyś poznał ich specyfikacje. Twoje wsparcie pomoże nam dotrzeć do większej ilości osób i tym samym szerzyć edukację finansową i inwestycyjną. Dlatego jeżeli podobał Ci się materiał, podziel się nim, daj znać, jak Ci się podobało, daj łapkę w górę albo subskrypcję. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym odcinku. Do tego czasu trzymaj się. Dzięki za oglądanie. Cześć.